Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej cotygodniowej dostawie. Wszystkie roślinki, które dzisiaj Wam zaprezentujemy, pojawią się jutro, to jest 23 lutego o godzinie 18 w naszym sklepie online. Także serdecznie zapraszam. Uwaga, cotygodniowe hasło tygodnia. Serdecznie zapraszam do przebuszowania. I zamiast Wam powiedzieć, co jest, chyba powiem Wam, jak jest. Jest trochę sucho, jest trochę wilgotno, jest trochę kolekcjonersko, trochę nowościowo, trochę powrotowo. Myślę, że nie chcę powiedzieć z każdego klimatu roślin, bo to by było naprawdę zbyt szczegółowo i zbyt szeroko, ale myślę, że z każdego działu roślinnego każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby, które lubią bardziej wymagające rośliny, czy osoby, które wolą rośliny, nazwijmy to takie, których nie trzeba podlewać. Kochani, serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tej krótkiej relacji. No znowu mamy trochę roślin, już się troszeczkę oswoiłam z tą myślą, powiem zupełnie nieskromnie. Trochę już przywykłam do tych ogromnych dostaw, ale mimo wszystko jest coś takiego, że jak te wózki zaczynają, kochani, się zjeżdżać z tymi nowymi roślinami, to wszyscy po prostu rzucają pakowanie i każdy troszeczkę rozerwie jakąś folię, żeby zajrzeć do środka tego wózka, co tam przyjechało. No jest jakiś taki, ta nuta ekscytacja, jak przyjeżdżają te nowe rośliny, mimo wszystko. Ale kochani, serdecznie Was zapraszam, zostańcie z nami, rozmoście się wygodnie w fotelach, bo trochę tego jest. W tym tygodniu nasz filmik rozpoczniemy od roślin samolub... Ja zawsze muszę, co tydzień muszę jakiegoś kiksa walnąć, po prostu jakiś choklik musi się językowy wedrzeć. Nie roślin samolubnych, roślin sucholubnych, ale rzeczywiście na potrzeby filmiku możemy je nazwać roślinami samolubnymi, bo rzeczywiście są to rośliny, które nie wymagają od nas zbyt wiele. Są to rośliny, niektórzy mówią, że rośliny dla opornych, dla osób, które twierdzą, że są oporne na uprawę roślin. Nie ma czegoś takiego, po prostu nie trzymamy się wytycznych i rośliny, które lubią suche, po prostu przelewamy, a rośliny, które nie lubią przesuszeń, przesuszamy i to zazwyczaj stąd się bierze cały szkopuł, jeśli chodzi o tą oporność na rośliny. Są to rośliny dla osób, które zaczynają swoją przygodę z roślinami, z domową dżunglą, rośliny dla zapominalskich czy dla leniwych. Mowa oczywiście o sansewieriach, przepięknych sansewieriach, które nawet w dotyku są lekko kartonowe. I w tym tygodniu mamy dla Was takie trzy chyba najbardziej upragnione sansewierie. A reszta to głównie sansewierie, jeśli chodzi o ich rozmiar, bo cały czas nam udaje się gdzieś tam sprowadzić sansewierie XL-kowe, takie naprawdę ciężkie sansewierie za niewielkie. Ja wiem, że zawsze to powiem, bo wiem, że to jest takie uderz, a nożyce się odezwą, że niska czy wysoka cena jest subiektywną oceną. Natomiast staram się je po prostu porównać do takich ogólnych cen rynkowych i naprawdę one są w całkiem niezłych cenach. A w tym tygodniu mamy dla Was z tych ogromnych, jest Black Diamond, która jest naprawdę bardzo ciemną sansewierią. Zobaczcie, jakie one są w ogóle gęste. I to są właśnie te XL-kowe rozmiary. Ach. Już Wam powiem, że one naprawdę wymagają przesadzenia, bo już rozsadzają donicę. Donica jest normalnie aż cała po prostu powykrzywiana, więc chyba trzeba będzie ją rozcinać, żeby przesadzić. I uwaga, uwaga, do niezbyt wielkiej donicy. Naprawdę o centymetr większej średnicowo doniczki, bo sansewierie nie rosną aż tak szybko. I nie musimy ich tak często przesadzać. Są to też rośliny, które nie są zbyt żerne, więc znam osoby, które w ogóle nie zasilają... w sensie nawozem, nie zasilają sansewierię, przesadzają je raz na 3-4 lata i one cały czas pięknie rosną. To jest naprawdę taka wymarzona roślina, nie? Aczkolwiek bardzo dużo hobbystów wręcz uwielbia te zabiegi pielęgnacyjne roślin, czyli ich przesadzanie, ich rozmnażanie, te wszystkie przeurocze osłonki, które możemy doprasować. To jest Black Diamond, Dark Diamond, możemy pod tymi nazwami je znaleźć, a zaraz obok jest Golden Flame, przepiękny Golden Flame, który jakby od naszej zewnętrznej strony jest ciemny, z delikatnymi paskami, a znowu, jak Wam go przedstawię, o, sami zobaczcie, w Waszą stronę, to od środka jest po prostu totalnie żółciutki. A natomiast na zewnątrz, sami zobaczcie, jest zielony. I to jest fajne, to jest właśnie Golden Flame, ten od środka złoty. I znowu, sami zobaczcie, jakie to są po prostu gęste, sadzone, a raczej okazy sansewierii Golden Flame. Ojej, jest naprawdę... Jest ciężko, one będą po prostu jechały wszystkie osobno. Wasz ulubiony Moonshine, Moonlight, czyli ten jaśniutki XL-kowy, jaśniutka XL-kowa sansewieria.
No to chyba nie muszę Wam opisywać i przedstawiać, bo znacie ją bardzo dobrze. Generalnie sansowiery są wspaniałe, naprawdę genialne. Bardzo upragniona przez Was dragon. W zasadzie ten dragon, ta sansewieria. Sansewieria o nazwie dragon, która jest właśnie porównywalna, że ten wzorek, który się tworzy, to zupełnie taki dragonowy, jak z tych baśniowych filmów o smokach. Także jest elkowy bardziej rozmiar dragona. I jeszcze dwie sansewierie, o których Wam wspominałam, takie bardzo upragnione, no to zacznę od tego, że jest koperton w rozmiarze M. W końcu, po długim, długim czasie udało się dorwać kopertówkę w rozmiarze M, ale wcale aż taka mała nie jest. Sami zobaczcie, obok siebie pokażę. Natomiast nie będę ją obracać, bo zaraz stracę oko. Zaraz stracę oko, także o, jak już to przed sobą, przed kamerką, przepiękna kopertówka o takich wybarwieniach właśnie łososiowo-brązowych, trochę jak marmur. Zresztą jej druga nazwa to jest chyba Star Canyon Granite, coś takiego. No i ulubiony Grey Stripe, czyli bardzo urodziwa sansewieria, ciemnozielona z obwódką, znowu taką bym powiedziała dragonową, naokoło tych wyprostowanych na sztorc szabli. Chciałabym powiedzieć, że to nie koniec roślin sucholubnych, ale będziemy teraz ładnie i płynnie przechodzić od tych sucholubnych, samolubnych do tych wilgociolubnych, czyli tak naprawdę do paproci. I pomiędzy nimi będziemy mieli rypsalisy i epifilia. Zaznaczam, że są to proste rośliny w uprawie, nie sprawiają większych problemów uprawowych, ale jest drobny szkopuł, jeśli chodzi o ich podlewanie, bo internety podają, żeby w okresie wegetacyjnym nie doprowadzać do całkowitego przesunięcia podłoża. W okresie wegetacyjnym od marca do końca września. I jest to prawda i też nie do końca. Ponieważ zawsze wszelkie informacje, które czytacie w internecie, musicie jakby dać przez ogromne sito, jakim jest środowisko, które panuje w Waszym domu. Jeśli ktoś ma bardzo wilgotno, nie wiem, szczela, mieszka nad jeziorem, mieszka w kamienicy, czy u niego chodzi cały czas nawilżacz powietrza, ze spokojem będzie mógł przesuszać te rośliny. Jeśli u kogoś jest bardzo sucho, to bardzo szybko zauważy, że liście, te grube, mięsiste liście, które magazynują soki i wodę, zaczynają tracić swój turgon i zaczynają delikatnie marszczeć. Bardzo szybko jesteście w stanie to wychwycić i bardzo szybko jesteście w stanie skorygować swoje nawadniane epifiliów czy rypsalisów. Także ze spokojem, jeśli ktoś pierwszy raz się bierze za te rośliny, to jest proste rośliny w uprawie, ale tylko naznaczam, że nie do końca może być tak, jak jest to napisane w internecie, zresztą to się tak naprawdę tyczy każdych roślin. I to, co ja Wam mówię, to jest bardzo, bardzo uśrednione, taka średnia zielona z roślin wyciągnięta. Zatem rypsalisy i epifilia podlewamy wtedy, uśredniając, kiedy większość podłoża dość dobrze przeschła, ale zawsze zapewniamy jasne stanowisko. Mamy Heidelberga dla Was. Bardzo lubicie Heidelberga w tym M-kowym rozmiarze, ponieważ jest dość tani, a pędy już posiada dość długie. Już Wam pokazuję Heidelberga. Bardzo urodziwy rypsalis. Heidelberg w tym rozmiarze M jest. Ale są też takie duże, ciężkie i gęste rypsalisy. O, sami zobaczcie. Normalnie aż po prostu mi się chwieją ręce, bo on jest głównie w jedną stronę się przechyla, więc po prostu ciągnie mnie w Waszą stronę, albo się wyrywa już do Was, troszeczkę wygląda jak głowa Rastafarianina. Zobaczcie, bardzo przepiękny i urodziwy rypsalis. Jezu, naprawdę jest ciężki i posiada już długie pędy. Te najdłuższe, myślę, że ze spokojem mają z 60 do 70 cm, ale ja bym tak mierzyła plus minus tutaj, gdzieś na tej wysokości 60 cm, gdzie nie ma takich tych pojedynczych, prześwitujących pędów, żeby było sprawiedliwie. O jere. I teraz weź to znowu, postaw z powrotem, żeby nie uszkodzić. Walka o przetrwanie rypsalisa. Paradoksa. Paradoksa jest przepiękna, posiada, ja mówię zawsze, że ona posiada trójkątne te liście, one jeszcze się fajnie rotacyjnie tak rosną. O, zobaczcie, przepiękne, widzicie tą rotację tych takich trójkątnych jakby pędów? No cudo.
i też bardzo duży, duży fajny elkowy rozmiar. No i tuż ze spokojem można powiedzieć, że będę miał na pewno te 60 cm, prawie po prostu jakby je ktoś uciął na jednej długości. No i te epifilia. Tylko teraz tak, do epifiliów muszę się troszeczkę dostać. Więc zanim znowu przejdę do tych roślin o tym bardzo kontrowersyjnym podlewaniu, na które się naśmiewam z tego określenia, no bo jak, no jest to takie trochę pretensjonalne to podlewanie, trochę kontrowersyjne, ale w zasadzie bardzo przyziemne i prozaiczne. Normalnie po prostu oksymoron z tego powstał. Ale zanim przejdziemy do tych epifiliów, muszę tutaj schować jeden cały pęd, po drodze mamy dolinę, o którą bardzo dużo osób bym powiedziała od stycznia w zasadzie, bardzo dużo osób pytało o nolinę, gdzie nigdy w życiu nie padały żadne pytania o nolinę. No więc skoro bardzo dużo osób pyta, a jest to dość dostępna roślina, bardzo proszę, jest fajny rozmiar dobrze rozgałęzionej noliny i znowu jest to roślina, uwaga, uwaga, sucholubna. Ja wiem, że na nią patrzymy i byśmy chcieli ją podlewać jak dracenę, ale nie, ona posiada kałdek. Zobaczcie ten gruby pień i wiecie, ile ona tam wody, to nie jest suche, jak go przetniecie, to tam jest po prostu sama wilgoć, to nie jest naprawdę suchy pień, to jest kałdek, on magazynuje ogromne ilości, bardzo uogólniając wody, no, soków. I tą roślinę podlewamy wtedy, kiedy naprawdę podłoże bardzo dobrze przesłoni wielką ilością wody, tyle żeby się po prostu ten pieniek napił, no ale zapewniamy jasne miejsce. Jest to roślina, która lubi dość wysoką wilgotność powietrza, jeśli chcemy ją uchronić przed tymi podeschniętymi końcami, a niektórzy nawet uważają, że to jest bardzo urocze, że to jest, wygląda roślina jak w swoich naturalnych warunkach, jak my to mówimy, pewnie, że nie są idealne. Kalansze, ale jakie to kalansze dla Was mam? One są po prostu przedudomne. Kalansze w rozmiarze L, bo one są naprawdę bardzo duże kalansze, wariegaty. I są piękne, bo to nie jest tylko to, że to jest miętowa roślina z białymi wariegacjami, ale tam jest i róż, i fiolet, i sami zobaczcie. Jest naprawdę ciężka, muszę dwoma rękoma ją chwycić. No przecież cudo. No i to jest roślina znowu bardziej sucholubna, jak sansevieria, podlewamy kiedy... jak sansevieria, to jest za dużo powiedziane, ponieważ sansevierę podlewamy gdzieś tam raz w miesiącu. Tu spokojnie po prostu przesuszymy to podłoże, zapewnimy jasne stanowisko, wtedy podlejemy niewielką ilością wody, tyle, żeby się po prostu troszeczkę roślina odpiła i będzie sobie przepięknie rosła. No zobaczcie tą ferię barw, no niesamowite. Ja jak pierwszy raz one przyjechały, widziałam je na półce i tak sobie patrzyłam, to naprawdę się zahipnotyzowałam, to już nie było tak powiedziane na potrzeby marketingu, że to jest hipnotyzująca roślina. Nie, ja po prostu stałam, zresztą nie tylko ja, i tak sobie po prostu patrzyliśmy za chwilę, halo, trzeba iść pakować, dziewczyny, ogarnijcie się, no cudo. To jest dzisiaj naprawdę tak ciasno, no głównie za sprawą tych takich mięsistych, grubych liściopędów, no żeby ich nie pouszkadzać. Ja naprawdę, nie wiem, próbuję się tak gdzieś przesunąć z tą kamerką, ale zewsząd atakują mnie liściopędy mięsiste, jak my to mówimy. Dobrze, epifilia, tak jak obiecałam. Specjalnie na Wasze życzenie powraca to ogromne epifilium w rozmiarze XL, jak i również Elka, bo dużo osób mówiło, że marzy mu się duży okaz epifilium anguliger, ale ta XL-ka mimo wszystko jest trochę za duża, że nie mają, że nie wiem, że mieszkam w bloku, niektórzy mieszkają na 30-40 m², a marzy mi się dżungla i nie tylko stworzona po prostu z jednej rośliny, ale żeby to też nie były te M-ki, więc są L-ki, zobaczcie tam, taradam. Elkowe rozmiarze epifilium, przepiękny, tak zwany kaktus zygzak, mimo że nie jest to kaktus, a potocznie nazywa się go kaktus zygzak, kaktusem zygzakiem. No i rzeczywiście, te metody są po prostu zygzagowate. I już Wam pokazuję, połowa filmiku chyba będzie się skupiała na tym, jak ja odkładam i biorę roślinę. I te XL, ojej, to już jest ciężkie, i te XL-kowe rozmiary. Jeszcze kable nas tu atakują, chwila. No nie jest naprawdę, nie jest prosto się tutaj oporządzić w tym tygodniu z dostawą przy takiej ilości tych przepięknych epifiliów.
No i jeszcze raz Wam pokażę tą kalanszę, po prostu inny okaz. Jest tak piękna, jest pod moją ręką, no więc jeszcze raz pokażę to przepiękne, zwariegatowane, ten przepiękny, zwariegatowany kalansz. Tak po prostu, bo akurat był tutaj i nie mogłam się powstrzymać. No, zresztą zobaczycie na tym filmiku zbiorczym, że one są naprawdę przecudowne, przepiękne. No i po raz pierwszy u nas chryzokardium. I teraz jak ja mam to wyciągnąć, żeby tego nie uszkodzić, bo to jest tak piękne. O, wezmę sobie taki jeden okaz, który posiada... O, znaczy taki okaz, który będzie się pięknie układał w Waszą stronę. Troszeczkę podobny do zygzaka, ale sami zobaczcie, bo dużo, dużo dłuższe są te liście boczne. No cudo. To jest taki tak naprawdę kaktus zygzak. Chciałam powiedzieć na koksie, no tak się nie mówi do kamerki. Po prostu dojedzony, odpasiony kaktus zygzak. Przepiękny jest naprawdę ten, ojej, mówimy chryzokardio w skrócie. I Ackermanni bardzo szybko się wyprzedał w zeszłym tygodniu, bo posiada takie długie pędy, przepiękne Ackermanni. Jego młode sami zobaczcie, są po prostu delikatnie bordowe i trójkątne, z czasem one się po prostu spłaszczają. Niesamowite, co? Cuda. Mam nadzieję, że Was dzisiaj trochę, kochani, nie przynudzam, ale nie umiem się skupić na mówieniu i odkładaniu roślin, a nie chcę, żeby po prostu było jak najbardziej nieskazitelne, jak się tylko da. Dobra, przyszliśmy przez najgorsze, przez epifilia, przez te grubaski i tłuścioszki i teraz zamia. Nie zamiokulkas, nie mylić, bo wiem, że w internecie jak piszecie zamia, to od góry do dołu Wam wyskoczą zamiokulkasy. Zamia to nie ta zamiokulkas. Gdzieś tam wśród ogrodników na zamiokulkasa w skrócie mówi się zamio, nie zamia. Zamia to jest zupełnie inna roślina, natomiast jest to roślina, która rzeczywiście skupia w sobie cechy zarówno sagowca, jak i zamiokulkasa. Już Wam pokazuję. Wygląda jak palma. Jest przepiękna. Rzadko spotykana w regularnej dostawie zamia. Jeśli chodzi, no właśnie, liście, dość podobne do zamiokulkasa, ale są zupełnie takie sztywne, trochę pokrój taki sagowcowy. Podlewamy bardziej jak sagowca. Przepraszam, Jery. Myślę o jednym, mówię o drugie. Podlewamy trochę bardziej jak zamiokulkasa, czyli podłoże spokojnie może przesnąć i wtedy niewielką ilością podlewamy, ale częściej niż zamiokulkasa, nie raz w miesiącu. Natomiast stanowisko już bardziej takie jak sagowiec, czyli jasne, nie o bezpośrednim nasłoneczeniu, bo znowu zamiokulkasy raczej lubią lekki półcień. I tak się prezentuje przepiękny zamiosagowiec, po prostu zamia furfuracea. Teraz roślina żółw. Tak, tak, dobrze słyszycie, roślina żółw. I teraz postaram się Wam, uwaga, wybiorę sobie, mówię, nie wezmę pierwszej lepszej, wybiorę sobie takie, gdzie będzie najlepiej widać, dlaczego żółw. Są to małe sadzonki. Nie mogę się zdecydować pomiędzy dwoma. To może po prostu pokażę najpierw jedną, a później drugą. Jest to roślina, której właśnie ten kaudeks wygląda z czasem jak skorupa takiego prehistorycznego żółwia. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to zrozumieć. Ta roślina po prostu z każdym kolejnym sezonem robi się coraz większa i te drobne, takie cieniutkie pędy z tymi bardzo urokliwymi, niezwykle egzotycznymi liśćmi, to wygląda naprawdę, kochani, uroczo, bajecznie. Można się rozmarzyć patrząc na taką roślinę. One pięknie wyglądają, jak są poprowadzone w najróżniejsze, dziwniejsze, najdziwniejsze strony, poprowadzone na jakichś takich właśnie płotkach, na jakichś drabinkach. Są cudowne. I jeszcze, a na samym dole taki zupełnie kontrastujący z całą kompozycją żółw. Taki po prostu zrogowaciały żółw. A raczej skorupa żółwia, to jest jeden, u którego fajnie to widać. A tu drugi, o tutaj w ogóle można dostrzec ten kontrast pomiędzy tą bardzo subtelną, taką powiedziała księżniczkową górą, a tym żółwiowym, prehistorycznym, zrogowaciałym dołem. No to jest po prostu cudo, naturalne cudo. Podlewamy wtedy, kiedy większość podłoża dobrze przeszła i zapewniamy jasne stanowisko. Zresztą już ten po prostu... Ten zrogowaciały żółw nam już sugeruje, że magazynuje dość sporą ilość wody.
A po drugiej stronie, też sobie pozwolę sobie wybrać, żebyście zauważyli, bo to są małe sadzonki, fuka. Znowu ta roślina nie przepada za całkowitymi takimi przesuszeniami podłoża, ale również przepięknie się rozrasta i bardzo uroczo wygląda właśnie poprowadzona na jakiejś drabince. Jak już wiecie, oprócz tego, że jestem fanką filodendronów, jestem ogromną fanką paproci. Uwielbiam paprocie, mimo że one nie wszystkie, jak na przykład nefrolepisy, za mną nie przepadają, bo mam bardzo słabo w domu. Ja po prostu uwielbiam paprocie. Nie wiem dlaczego. Mimo że jestem również fanką welwetu i wariegacji, gdzie kompletnie paprocie, jeśli chodzi o wariegację, no są tam takie pojedyncze odmiany, ale generalnie są to raczej rośliny pierzaste, rośliny wilgociolubne, rośliny niewelwetowe, ale jest coś takiego w paprociach. Ta nuta, taka leśna nuta w naszej tej równikowej dżungli, no cudowne. I zacznę może od tej bardzo upragnionej w ostatnim czasie paproci. Chodzi mi o maczo. I chciałabym tylko zaznaczyć, kochani, że jeśli chodzi o maczo, to nie jest łatwo ją dostać. I tak jak przez cały tydzień gdzieś tam są składane zamówienia, tak ona mi naprawdę gdzieś tam w tych zamówieniach wyskoczy tylko na chwilę, a po prostu od razu je biorę i to naprawdę niedużo, bo tam jest po prostu po kilka sztuk. Więc jeśli ktoś ma naprawdę ogromne, po prostu jest to na szczycie listy chciejstw, to zachowam się jak po prostu jak taka straganiara i powiem dalej bierzcie, bo zaraz zniknie. No i ale tutaj jest to naprawdę prawda, kochani, że jeśli chodzi o maczo, to jest problem z dostępnością. I jest to paproć, która nie przepada nawet za drobnymi przesuszeniami podłoża. Generalnie paprocie nie przepadają za przesuszeniami podłoża, ale są takie, które sobie bardzo dobrze z tym radzą i niektórzy w ogóle podlewają jak filodendrony, jak większość podłoża, bardziej syngonia czy alokazja, większość podłoża przeschła, dobra, to trochę podlejemy. Tak, jeśli chodzi o nefrolepisy, kochani, to utrzymujmy podłoże stale, lekko, wilgotne, jak mocno wyciśnięta gąbka i zapewnimy takie widne, znaczy sporą ilość rozproszonego światła. To jest to, co nasze nefrolepisowe misie uwielbiają, a raczej tygryski. Także jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi o dostępność maczo, jest naprawdę dużo problem i co tydzień mamy tylko dosłownie kilka sztuk, więc jeśli komuś się naprawdę marzy, to tak jak już powiedziałam, to bierzcie i nie pytajcie. Z drugiej strony mikrostorum krokodyluzy z obok. Tu jest mikrostorum diversifolium, taki bardziej elkowy rozmiar, a raczej to jest doniczka gdzieś 16, więc po prostu elkowy pod względem gęstości niż samej wielkości roślin. No właśnie, to jest, mamy na stronie podzielone te rośliny na M-ki i L-ki, ale to jest też takie trochę dyskusyjne, bo zaraz ktoś powie, że chodzi o wysoko. Znowu to jest dość subiektywne, ale staramy się chociaż troszeczkę na klienta naprowadzić, a on i tak musi sobie przeczytać w opisie zawsze, jakie są wymiary rośliny, bo może myśli o L-ce i myśli o wysokości, a to akurat na przykład po prostu roślina, która jest w dużej donicy i jest po prostu bardzo, bardzo niesamowicie gęsta. Diversifolium. Jest to właśnie jedno z tych prostszych w uprawie paproci. Jak nie podlejesz, to opadnie. Jak podlejesz, to się podniesie i cieszy się dalej. Diversifolium. Troszeczkę przypomina jak takie glony w akwarium, prawda? No i zaraz obok uwielbiam krokodylusa. No on jest bardzo osobliwy w swoim wyglądzie, głównie za sprawą tych krokodylowych, sami zobaczcie, o. Krokodylowym wzorku, paternie, który tworzy się na powierzchni liścia, tworzy się on z takiej właśnie sieci bardzo urodziwych, bardzo urodzinowego unerwienia. Jest naprawdę niezwykle prosty w uprawie. Jest to paproć, która preferuje bardziej jasne miejsca. Tylko pamiętajcie, że te paprocie, które preferują jaśniejsze miejsca, są to zazwyczaj miejsca, które łatwiej jakby parują, bo tam jest po prostu cieplej, więc w tym momencie musimy częściej podlewać takie paprocie. Oj, no i te łosie rogi z zeszłego tygodnia, które zniknęły po prostu na pstryknięcie palcami, czy te gigantyczne, ogromne łosie rogi. O, już Wam pokazuję. O, one są naprawdę przewielkie i rzeczywiście wyglądają po prostu jak poroże. Wyglądają jak poroże i proszą się o powieszeniu na ścianie, żeby je przytwierdzić do jakiegoś drewienka, przywiązać najlepiej na początku. One sobie później z czasem wydrążą korytarzyki. To jest właśnie w ogóle
Najbardziej wspaniałe jest to, że są to rośliny, które posiadają, mówię o paprociach ogólnie, ale chodzi mi tutaj w tym momencie o łosie rogi, które posiadają naprawdę niezwykle delikatne, takie lekko brązowawe korzenie, które czasami w ogóle w ziemi nie widać, przez co łatwo przy przesadzaniu je uszkadzamy. I one są bardzo, bardzo kruche, bardzo delikatne i tak delikatne i kruche korzenie potrafią sobie wydrążyć korytarze w jakichś pniach, w jakichś drewienkach i się przytwierdzić do nich. To jest naprawdę niesamowite. Ja się zawsze tak ekscytuję takimi niuansami roślinnymi. To jest dla mnie naprawdę niebywałe, jak to tu tylko pokazuje tą siłę matki natury. Nie? No i te liście tarczowe, zobaczcie, jakie one są tutaj naprawdę gęste. Odłożę, żeby nie uszkodzić. Jest ich więcej niż w zeszłym tygodniu, więc mam nadzieję, że nie znikną. Po prostu 18, wybije 18, już żadnej nie ma. I jeszcze Liquala Grandis. Wiemy, że to jest palma, którą bardzo, bardzo lubicie. Mamy ten duży okaz w sklepie, ale to jest dość droga palma. Dlatego udało się, uwaga, zamówić taki bardziej L-kowy rozmiar. Bo tamta to jest już taka XL-ka. A sami zobaczcie. Taki fajny, kompaktowy rozmiar Liquali. Jeszcze te liście nawet nie są okrągłe, ale sami zobaczycie, że one z czasem są po prostu... To wygląda jak taki okrągły wachlarz na patyku. Bo tak one dokładnie wyglądają. Palma. Nie dopuszczamy do całkowitego przesunięcia podłoża, zapewniamy jasne stanowisko, dość wysoką wilgotność powietrza, więc często nawilżacz powietrza będzie nieodzownym atrybutem uprawy Liquali, która jest naprawdę cudowna i piękna. Udało się, kochani, w tym tygodniu jest Silver Lady, Synapsus Silver Lady, ale wydaje mi się, że on się kończy, bo naprawdę są tak ogromne problemy z zamówieniem Silver Lady. No niebywałe, zamówiliśmy u iluś tam dostawców i za każdym razem przyjechały trebiacze, w sensie Synapsusy Trebi, także mamy ich trochę w tym tygodniu, Synapsusy Trebi. I w końcu musieliśmy sami bezpośrednio własnym transportem, własnym tirem zamówić Silver Lady. Dopiero wtedy się udało, także Silver Lady są. I nie wiem, czy to jest kwestia, z czego to wynika, czy one się rzeczywiście już kończą, a gdzie po prostu powstaje, w którym momencie powstaje problem, że nie udaje się zamówić Synapsusa Silver Lady, ale jest kilka paletek. Także, dobra, także tak jak już wspomniałam, jest Silver Lady, powraca, jest Silver Ann, ale uwaga, nie takie małe, bo zazwyczaj Silver Ann przyjeżdżają w takich doniczkach, dziesiątkach. Tu jest, chyba nawet bym powiedziała, że 13 albo 14, także bardzo ładne, gęste okazy Silver Ann, a wiemy, że bardzo lubicie. Tak jak wspomniałam, jest trochę tych trebiaczy w tym tygodniu, bo przyjeżdżały zamiast Silver Lady, dobrze. I wśród tych trebiaczy jest jeszcze ten trebi tuściutki. Udało się po prostu. Z tym trebim to też jest o tyle problem, że wcześniej jakby nie zarejestrowaliśmy tego, od kogo, od jakiego ogrodnika, z jakim paszportem to był ten tuściutki trebiacz. Gdzieś to się po prostu rozmazało. Jakby my wiedzieliśmy, ale później nie wiedzieliśmy od kogo, gdzie, co, jak. W końcu się udało. Tak naprawdę to był chybił, trafił, ale jest, przyjechało. Także są jeszcze te tuściutkie trebiacze. Dobra, wracając ogólnie do Synapsusów. Bardzo proste w uprawie, maksymalnie lekki płócień. Nie stawiajcie ich za daleko od okna, bo zobaczycie, że te srebrne wybarwienia zaczną się coraz bardziej jakby cofać, zatracać, iść w regres i będą nam wychodzić takie coraz bardziej, nie chcę powiedzieć zielone liście, ale ten srebrny, bo on jeszcze wygląda jakby był brokatowy, będzie się robił coraz bardziej taki zielony. Podlewamy wtedy, znaczy pozwalamy przesunąć podłożu prawie całkowicie, no nie dopuszczamy do tego, żeby ziemia się odrywała naokoło doniczki, bo to już jest takie totalne przesuszenie. Jak już czujemy, że doniczka jest dość lekka, wtedy możemy podlać niewielką ilością wody, bo te rośliny naprawdę nie potrzebują dużej ilości wody, maksymalnie lekki płócień i voilà, i rosną nam Synapsusy. Także one są proste w uprawie i dodatkowo są przepiękne, bo to są takie ciemnozielone rośliny, jakby, no w zasadzie one są aksamitne, welwetowe, ale to nie jest taki zupełnie ten taki filodendronowy welur. No i ten srebrny się tak pięknie mieni pod wpływem promieni słonecznych, jakby naprawdę był po prostu cały taki brokatowy. Cudowne. Piktusy, wszystkie to są piktusy. Więc zacznę od tej Silver Lady. Akurat tutaj się trafiła takim z długim pędem, ale generalnie płacimy za... O, taki niepędowy okaz, z krótkimi pędami, to zazwyczaj, to będzie mi nawet łatwo powiedzieć, ile jest około, bo zakładam, że to jest naprawdę grubo około, raz, dwa, trzy, cztery, tu jest akurat pięć sadzonek,
Więc zakładam, że to będzie tak 3 do 5 sadzonek w jednej doniczce, czyli jest ta Silver Lady kolekcjonerska. Bardzo bym powiedziała, bardzo przeciętnej, cintapsusowo-piktusowej cenie, a nie po prostu za miliony monet. Jest, udało się, ale musieliśmy sami ją po prostu bezpośrednio. Nie wiem, z czego to wynika. To nie chodzi o to, że my walczyliśmy po prostu dopiero jak sami zamówiliśmy, to dopiero przyjechały wtedy Silver Lady przez jakichś tam dostawców. No problem był i to no nie wiem, z czego to wynika, nie umiem powiedzieć. Także tak jak wspomniałam, kilka paletek jest, udało się. Obiecane większe Silver Anny, to jest hit. Silver Ann znowu charakteryzuje się tym, że przypomina trochę Argyreusa, a w ogóle jeśli dostałam dobrą informację, to na jutrzejszej dostawie powinny się pojawić jeszcze Argyreusy, ale w MO. Jest taka duża szansa, bo zostały dzisiaj zamówione. Padła jakaś tam propozycja właśnie od ogrodnika, że może nam na temu, dobra, nieważne. Chodzi o to, że jest duża, bardzo duża szansa, tak na 90%, że na jutrzejszej dostawie pojawią się nagle Argyreusy w MO, także w ogóle będą wszystkie piktusy zamknięte, będą wszystkie na jednej dostawie, a to się chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło. Zawsze na przykład Silver Ann lubi sobie nie dojechać. Ona jest bardzo podobna do Argyreusa, o tutaj jest taki argyreusowy listek, natomiast on jeszcze cała jej końcówka jest zanurzona w tej srebrnej, brokatowej farbce. I tak jak powiedziałam, to jest doniczka. Może tu będzie? Aj! No nie ma, wyobraźcie sobie. No nie ma podanej. Widocznie, bo to jest z podstawką. To... O, właśnie. No to tu będzie. Ding, ding, ding. Chciałam wam powiedzieć, czy to jest... Czternastka! Jest, czternastka. O! W doniczce czternastce fajne, dość spore okazy. Silver Ann, czyli tej takiej argyreusowej, ale końcówka zanurzona w srebrnej farbce. I tak jak wspomniałam, mamy trochę trebiaczy zamiast Silver Lady, ale są. To są te piktusy z tymi dużo większymi liśćmi, praktycznie dwukrotnie większymi niż większość tych piktusów. Tak jak wspomniałam, ale tutaj muszę się wychylić, bo ktoś je po prostu wstawił z tyłu. Są te tłuściutkie, piękne, one są troszeczkę droższe, ale rzeczywiście no, ogrodnik ma, chcę powiedzieć rękę, no, ma jakiś swój tajnik, nie wiem, czy w jakiejś odżywce, czy w mieszance wód, czy w stanowisku, no coś robi takiego, że te od niego trebiacze są naprawdę po prostu takie tłuściutkie i rozpoznacie je na pewno w sklepie będą po pierwsze, no będzie inne zdjęcie, ale jeśli ktoś nadal będzie miał wątpliwości, które są ture, to te są troszeczkę droższe, dosłownie o parę złotych, ale jeśli komuś się marzy ten trebiacz, ten tłuściutki, bo one jak były tam ze 2 tygodnie temu, to też bardzo szybciutko zeszły, jak komuś się marzą te tłuściutkie, krępe trebiacze, no to one będą tam dosłownie, tak jak wspomniałam już, parę złotych są droższe niż te przeciętne. No nie ma, wszystkie trebiacze są piękne. Ale niż te bardziej klasyczne, to jest dobre określenie. Dwie pilejki, a w ogóle mam więcej pilejek w tym tygodniu, ale no dobra, rozjechało się to trochę na inny klimat, zaraz tam dojdziemy, bo jeszcze mamy te wszystkie peperomioidesy, ale są i wariegaty, i sugar, także to tak tytułem wstępu, że dalej, gdzieś tam dalej są te pilejki. Są to rośliny, które nie przepadają za całkowitymi przesuszeniami podłoża, i lubią widne miejsca, oczywiście nie bezpośrednio na słonecznieniu. I teraz tak, jest Grazy, którą bardzo dobrze znacie. To jest ta drobnolistna pilejka, która wygląda po prostu jak łąka w doniczce. Ta srebrna. Jest jeszcze taka słoneczna, nie miętowa, tylko słoneczna, Grazy. Bardzo podobna nazwa, ale sami zobaczcie, takim seledynowym, jaśniutkim odcieniu, to jest Grazy. To jest Grazy Grazy. I teraz dla osób, które są kompletno, mogą mieć problem, to po pierwsze, na końcu filmiku będą wszystkie rośliny podpisane, także w razie czego można sobie, a jeśli nie, to mogę tam bardzo szybko przeliterować, że to jest Gryenzy, a tamta jest Gryezy. Jeśli nadal mnie ktoś musi specjalnie cofać, żeby mnie zrozumieć, to naprawdę zapraszam do drugiej części filmiku, w której będą te rośliny podpisane. I trzykrotki. Ostatnio się bardzo otworzyliście na trzykrotki. Mamy tą Sweetness i Brightness.
Także do kolekcji tych bardzo lubianych dojeżdżają dość duże nanołki, bo nanołki one zazwyczaj są po prostu w mniejszych doniczkach, takich dziesiątkach. Tu są w doniczce 12 czy 13. Sami zobaczcie, od spodu są takie fajne, wściekle fioletowe. Ta nasza, od naszej strony część liści posiada takie bardzo piękne, fioletowe, jasne, takie liliowo-lawendowe, zielone pasy. I trzykolor, czyli trikolor, chyba najbardziej, to jest najbardziej taka szlagierowa, najbardziej rozpoznawalna trzykrotka, trzykolorowa, czyli posiada i różowe, i fioletowe, i zielone wybarwienie. I to jest znowu kolejna taka bardzo urokliwa łąka. Różowo-zielona łąka w jednej doniczce. I podawamy je, zupełnie ta sama uprawa, praktycznie jak u pilei. Nie dopuszczamy do całkowitego przesunięcia podłoża i zapewniamy jasne miejsce. Jedziemy dalej, jesteśmy w kolejnym klimacie, czyli dalsza część filmiku, którą rozpocznę słów niestety. Niestety, ale chwilowo Piper, Krokatum się skończył. I w zastępstwie przyjechał Sarmentosum, bo wiem, że jest rzadko jakby w ogóle dostępne, spotykane, a są naprawdę peperomiowcy wśród nas. Peperomiowcy są dalej. Peperomiowcy są wśród nas i uwielbiam po prostu kolekcjonować sobie pieprze. Zatem jest ten zielony pieprz o tych niesamowicie nawoskowanych, jakby śliskich listkach. I to są takie już dość spore, bym powiedziała nawet, no to jest taki rozmiar M na L. Bo jest to doniczka 12, już są dość wysokie okazy, już z dość dużymi liśćmi. Jest to roślina, która lubi jasne miejsca, ale też ma bardzo wrażliwe korzenie na przelania. Także podawamy częściej, a mniejszą ilością wody naprawdę, tak żeby się, powiedzmy, ta woda nie zastawała. Nie, po prostu tyle, żeby się roślina odpiła i nie musimy jej pozostawiać w wilgotnych nóżkach. Parę filodendronów mamy w tym tygodniu. Na Wasze życzenie jest 69686 o tych wydłużonych liściach, które przypominają syngonium. I rzeczywiście takie syngonium, które bardzo ma podobne do niego liście, jest zaraz tutaj obok mnie. Już wam go... Ale to nie jest syngonium, kochani. Teraz dopiero zwróciłam uwagę i to jest czasami po prostu niespodzianka. Czasami jest dostawa szybko, żeby przyjąć dostawę i ktoś tam spojrzeliśmy po prostu tak na tego liścia, szybko zostało zapisane, że jest to syngonium tripartitum, a jest to filodendron tripartitum. Dopiero teraz zwróciłam uwagę na pęd, kochani. To jest hit, że czasami nawet człowiek może się sam na filmiku, jak to się mówi, rozjechać. Jestem tak zaskoczona. No ale dobra, za sekundkę Wam to pokażę, jeszcze raz do tego wrócimy. To jest 69686. Przy większości filodendronów właśnie podlewamy częściej, a mniejszą ilością wody. I większą i takim bardzo uśrednionym stanowiskiem dla filodendronów jest bardzo rozproszone nasłonecznienie. I są filodendrony, które lubią być nieco bliżej okna, a są takie, które mogą stać nieco dalej od okna i na przykład właśnie 69686 lubi stać bliżej okna. No i kochani, muszę wrócić do tego, co tutaj się wydarzyło, bo to jest, naprawdę jestem zaskoczona. I teraz naprawdę muszę się, kochani, przyznać do tego, bo sama puściłam famę, że jest syngonium tripartitum. Ale to było tak dosłownie naprawdę jednym okiem rzucone i się nie przepatrzyłam. Dopiero teraz, jak się odwróciłam i zobaczyłam tą roślinę na wysokości moich oczu, aż się, zresztą sami widzieliście, na chwilę się zapowietrzyłam. Mówię, halo, aż musiałam zobaczyć na paszport. Mówię, nie no, to koło syngonium, oprócz tego, że liście są bardzo podobne do tripartitum i dopiero jak teraz zobaczyłam od spodu, zaczęło się od tego, że jak trzymałam, to chciałam Wam powiedzieć, że jest podobny liść, dopiero jak zobaczyłam na te liście od spodu, które są w tym momencie pod światem, więc mam jakby rzut na większą ilość, bo jak patrzyliśmy na nie od góry, no to one się trochę zlewały. I teraz jak je widzę od dołu, a że jesteśmy w szklarni, no to widzę je teraz w pełnej krasie i okazałości. To zaczęło się od tego, że halo, coś mi tu nie pasi, mówiąc kolokwialnie. Schodzę niżej,
No patrzę, no to nie jest syngonium. Odwracam jeszcze paszport, mówię, czy ja mam po prostu, bo czasami jest taki error w głowie, nie? Że jakby nie wiesz, czy coś się, czy niebieskie jest niebieskie. No są jakieś takie zgrzyty czasami w głowie i mówię, może coś mi się tam za bardzo namotało, ale nie, kochani, to jest philodendron. Philodendron tripartitum. Przepraszam, nawet nie tripartitum. Co ja gadam? No już jestem po prostu, mam taki szok, sensor w głowie, bo się tego nie spodziewałam, takiego obrotu sytuacji. Ale zobaczcie, za takie są ogromne okazy. To jest hit. I tu jest kilka sadzonek w środku. No czad. Ja jestem cały czas w szoku, bo ja byłam pewna, że stoi tutaj do samego końca, byłam pewna, że stoi tutaj syngonium i dopiero luk od dołu i na wysokości moich oczu uświadomił mnie, że to nie jest syngonium tripartitum. Ale są ogromne okazy, tak naprawdę XL-kowe okazy. Fajnie. Czyli widzicie, to wcale tak, wszystko nie jest takie klarowne, chciałam powiedzieć czarne albo białe, zielone albo białe, jeśli chodzi o świat roślin. Czasami po prostu jak nie spojrzysz dokładnie, to naprawdę możesz walnąć Higgsa i gdybym nie spojrzała, to bym wam opowiadała o syngonium. A był to philodendron. No i brązę, Floryda, brązę, florajtka, brązę. Również na wasze życzenie, czy jest, czy będzie, jest, powraca. Niesamowicie rdzawo-cynamonowa philodendron, który z czasem osiąga naprawdę taki, bym powiedziała, właśnie trochę jesienno-rdzawą zieleń. I to będą chyba philodendrony na MO. Przepraszam, że mówię chyba, ale tak jak wspomniałam, w ogóle w tym tygodniu to był bardzo zakręcony tydzień, ponieważ oprócz tego, że było bardzo dużo pakowania, to jeszcze codziennie przyjeżdżała jakaś dostawa. I ja już się trochę w tym zatraciłam, ale tak, na pewno w MO będzie Prince of Orange, a za to jakie pięknie wybarwione Prince of Orange. Często są tak, że już te zielone posiadają odbarwienia delikatne, żółte, to nie są chlorowe, ale takie żółte przebarwienia, a te są naprawdę cudownie wybarwione Prince of Orange. Sobie sami zobaczcie. Zresztą zobaczycie na tym filmiku zbiorczym, że są bardzo ładnie wybarwione, bym powiedziała, że tak książkowo wybarwione Prince of Orange, a z czasem te liście, zobaczcie, osiągają taką... To nie jest soczysta, to znaczy to jest soczysta zieleń, ale taka troszeczkę neonkowa, troszeczkę limonkowa, no ale najważniejsze są te młode liście, niesamowicie pomarańczowe. I zaiste wydaje mi się, że również w MO będzie majowi. Tak mi się wydaje. Majowi i takie bardziej elkowe rozmiary, w których już widać te przepiękne, pierzaste liście majowi. Pamiętajcie, że wszystkie rośliny, które posiadają, znaczy głównie filodendrony, które posiadają pierzaste liście, żebyśmy je mniej podlewali niż nas ręka po prostu, czy konewka nas świeżbi, ponieważ te redukcje już nam mówią, że o tyle, powiedz, bardzo upraszczając historię, że o tyle będzie również pobierać mniej wody. Skoro pobiera mniej wody, to i promieniowania słonecznego. Także niech wasza konewka przy podlewaniu majoi będzie nieco lżejsza. Tego życzę nie tyle co wam, ale filodendronowi majoi. I po raz pierwszy chciałam powiedzieć, że małe sadzonki, ale to nie będą małe sadzonki. Będą no takie M na L, ale nadal pozostaną nas jako M, ponieważ doniczka jest 15, ale wielkość jest M-kowa. Meksikanum, po raz pierwszy Meksikanum w bardziej kompaktowym rozmiarze, bo wiem, że jest bardzo dużo osób, które czeka na ten mniejszy okaz, no bo tak jak już wspomniałam, nie każdy ma tyle po prostu miejsca, albo w ogóle dostępność słońca. Ja na przykład mam troszeczkę więcej miejsca, u mnie ze słońcem jest naprawdę kiepsko. Także jest w końcu Meksikanum, którego wierzcie mi, że pięknie wygląda w doniczce posadzony razem z Atapapoenza i z Bility i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ tak mam je razem posadzone w domu i wyglądało naprawdę cudownie. Również w MO jest w małym rozmiarze, w zasadzie to jest taki S na M, philodendron Mamey, ale Silver Cloud. No właśnie, i z tym jest taki drobny problem, ponieważ prawdziwych Silver Cloudów jest jak na lekarstwo, to znaczy, że one się gdzieś tam w Holandii porozsiewały zwykłe Mameje pod nazwą Silver Cloud. A to nie do końca to, ponieważ Mamey Silver Cloud to jest coś takiego, to jest taki Mamey, który rósł
pomiędzy tym klasycznym mamejem a plomaniem. To znaczy wybarwienia, srebrne wybarwienia, ilość tego srebrnego, raczej szarego wybarwienia jest takie bardziej jak w mamej i sam kształt liścia jest trochę taki mamejowy, natomiast odcień, czyli tą ciemną zieleń i ten mat i nieco wydłużone te troszeczkę liście jest zupełnie jak żywcem ściągnięte z mameja. To jest no, tak plomaniego, przepraszam, już zaczął mi się język plątać. To jest coś właśnie, co rosło pomiędzy tym takim znanym nam mamejem a plomanim. Mam nadzieję, że dobrze Wam to wytłumaczyła, więc one będą w MO. Także fajnie. I to na pewno będzie w MO, bo tego wiem, że jest jakby oczami pamięci, wyobraźni. Pamiętam, że było ich naprawdę, naprawdę dużo. No, już standardowo co tydzień przepiękny El Chocoret, welur, kontrastujące białe unerwienie, czekoladka mleczna, no w zasadzie może trochę taka deserowa, o, czekolada deserowa od spodu. Cały czas uwielbiam tego filodendrona tak samo, jak go uwielbiam za pierwszym razem, jak w końcu wyszedł i był dostępny. Cały czas tak samo go uwielbiam, jak verrucosum. To są moje po prostu, moje ukochane, pierwsze po prostu welwetowe dzieci i niezmiennie będę je uwielbiać. Pamiętajcie, że welury płowieją w zbyt jasnym miejscu, więc jeśli zaczyna nam jaśnieć nasz welwet, po prostu przesuńcie go nieco dalej od okna. I kobra. W naszych sercach on widnieje cały czas jak filodendron kobra, natomiast tak naprawdę notabene jest to Monstera Stanleyana variegata. O, niesamowicie, sami zobaczcie, wydłużone liście, jakby nawoskowane o gwiezdnym nakropieniu i co jakiś czas nasza monsterko filodendron uraczy nas takim pięknym, mlecznym, jak droga mleczna, taką piękną ciapą, bardzo urodziwą, która całej kompozycji właśnie nadaje takiej wisienki na torcie. Jest to tyle fajny filodendron, monstera, że mimo, że jest to roślina, która posiada jakieś takie właśnie wariegatowe wybarwienia, w sensie jasne, całkiem nieźle radzi sobie naprawdę w ciemniejszych warunkach. Wierzcie mi. No i zaraz obok jest monstera, żeby to jakoś tak się powiedzmy licowało. Silte pekana, bardzo lubicie. Jest to drobnolistna odmiana monstery z bardzo urodziwymi, znowu szarymi wybarwieniami, które rozpościerają się pomiędzy nerwami. Tym głównym, bocznymi. I zobaczcie, jaka powstaje bardzo urodziwa czuprynka takich szaro wybarwionych, kopniętych serduszek. I jeszcze jeden filodendron na dzisiejszej dostawie, a w zasadzie jutrzejszej, to Squamiferum w rozmiarze M, który będzie w MO. Ojej, jaki tu jest jeden czokoret ma. Biedny jakoś musiał krzywo rosnąć, bo ma strasznie wygięty ten, trochę go podepr, żeby się ten liść naprostował. I Squamiferum w rozmiarze M, który będzie w MO. I to już jest chyba naturalne, że wszystkie Squamifera po prostu posiadają jakieś drobne uszkodzenia, bo posiadają bardzo, bardzo kruche takie liście, bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne. No. I ci, którzy nie wiedzą, jak wygląda Squamiferum, to naprawdę serdecznie zapraszam do jego wygooglowania, bo są bardzo urodziwe, powstają bardzo taki dziki, egzotyczny kształt liścia, trochę przypominający florytkę. Ale nieco bardziej, jakby mniej jest, troszeczkę delikatnie jest powycinany. No i posiada bardzo takie charakterystyczne dla siebie czerwone, owłosione ogonki. W zeszłym tygodniu mieliśmy taką kwitnącą, wiosenną dostawę. Jak się okazało, po prostu Paphiopedilum. One pobiły rekordy popularności. No ten USA, taki najbardziej znany, ten American Hybrid, to rozszedł się też, no ja w zasadzie to naprawdę uczciwie Wam powiem, że jak dodaliśmy tą dostawę i tak sobie weszłam zobaczyć, co tam się dzieje w sklepie i zobaczyłam, że jest na zero, to weszłam w magazyn i musiałam zobaczyć, czy w ogóle zostały naprawdę dodane, czy po prostu został jakiś pusty blankiet tak zwany dodany, ale nie, rzeczywiście, one po prostu rozeszły się bardzo szybko. No ale ten stosunek wielkości kwiata do całej, po prostu do całej wielkości rośliny jest niesamowity, że potrafią powstać tak ogromne kwiaty. No i wezmę może na początek ten American Hybrid, bo zacznę od niego, go znacie,
American Hybrid. Jest po prostu cudowny, jest piękny. Zobaczcie tą wielkość tego kwiata w stosunku do całej kompozycji, stąd się bierze po prostu chyba ta sława tego storczyka. No jest piękny, co ja go będę opisywać, że posiada piękne tutaj klapy naokoło, nakropienia, pieguski, wybarwienia są po prostu cudowne. Skoro ten hybrid USA tak Wam przypadł do gustu, to zamówiliśmy drugi bardzo podobny i wezmę go może jednocześnie, żebyście zauważyli tą różnicę. Te nakropienia przechodzą nieco bardziej w takie kreseczki i on jest linum. Z tym, że tu sami możecie też dostrzec, że American Hybrid jest utrzymany w nieco bardziej takiej, bym powiedziała, łososiowo-bordowej tonacji, a linum jest nieco takiej bardziej fioletowej tonacji utrzymany. Tylko, żebym się nie pomyliła, American Hybrid wraca do siebie. Linum wraca do siebie. Ach, no i coś, co skradło moje kwitnące. Ostatnio po prostu moje serce przeżywa kwitnący renesans. Ach, bo ten storczyk, który wygląda jak modliszka, no to jest, dla mnie to jest po prostu majstersztyk natury. Jest cudowny, bo oprócz tego, jak wiemy, storczyki generalnie są uprawiane ze względu na piękne kwiaty i te liście, które często są, posiadają jakieś skazy, nawet nie zauważamy, że mają jakieś uszkodzenia, skazy, ciemne kropki, cokolwiek tam się dzieje na tych liściach, bo po prostu kwiaty odwracają całą uwagę od tych jakichś tam często biedniejszych liści. Natomiast tutaj nawet liście stanowią element kompozycji, element dekoracyjny rośliny. Jak ktoś to u nas w załodze powiedział, takie minecraftowe nakropienia na liściach. No cudowne. No i sami zobaczcie ten storczyk modliszka. No to jest majstersztyk. Te niesamowicie po prostu od linijki odrysowane, jasne, zielone, takie jeszcze linie. Dodatkowo jeszcze w ogóle wygląda po prostu jak taka modliszka albinoska. No cudowne. Ja jestem zachwycona po prostu. Ten Paphiopedilum to jest dla mnie jak, no nie wiem, jak to się teraz mówi? Sztos. Piękny. I Alicara. Alicara Samurai. Już Wam pokazuję. No w zasadzie wszystkie są tak samo rozkwitnięte. Chciałam Wam pokazać najbardziej rozkwitnięte, żebyście mogli sobie dostrzec te ciemno-malinowe kwiatki z taką białą sukienką. No cuda, naprawdę. Cuda na patyku. Dosłownie. No są poprowadzone na tyczkach. Alokazje, jeszcze mamy alokazje, później są marantki i później jeszcze co nieco dla Was. Alokazje, na Waszą prośbę powraca tigrina, czyli alokazja o zebrinkowych ogonkach i o niesamowicie wydłużonych, takich strzałkowatych, bym powiedziała lekko agresywnych, takich bardzo egzotycznych liściach matowych, ciemnozielonych. I zobaczcie, jakie w ogóle, bym powiedziała, no właśnie, o bardzo takich dobrych dość genach, dość trwałych genach, ponieważ zawsze zebrinki czy tygrinki przyjeżdżają lekko zwiędnięte. One mają to do siebie, że bardzo ciężko przeżywają transport, ale się podnoszą w ciągu 24 godzin. Te przyjechały, mimo że jest cały czas jeszcze chłodno, te przyjechały po prostu tak, jak są, tak przyjechały cały czas wyprostowane na sztorc. Alokazje mają bardzo wrażliwe korzenie na przelania. No i niestety również nie lubią przesuszeń, także podawamy częścią mniejszą ilością wody i niezależnie od tego, czy to jest taka ciemnolistno-zielona tygrinka, czy na przykład Silver Dragon, to od razu chwycę, czy Silver Dragon, który posiada jaśniutkie wybarwienia, czyli srebrny smok i rzeczywiście troszeczkę przypomina nam baśniowego srebrnego smoka rodem z filmów Gry o Tron. Zawsze widne miejsce, oczywiście nie bezpośrednio na słonecznieniu, bo dom to jest obwód zamknięty i za szybą tworzy się w ogóle latem, to się tworzy mega sauna. I skoro mamy takiego Silver Dragona przepięknego, rzeczywiście no w dotyku i po prostu na wizus przywodzi na myśl smoka. To jest jeszcze Dragon's Cay, ale on już jest w ogóle tam dalej, to za chwileczkę Wam pokażę. Ale zanim Dragon's Cay, to jeszcze bardzo
osobliwa alokazja, której liście z czasem robią się coraz bardziej rozczapieżone, czyli pierzaste. Cała struktura w ogóle w dotyku, mam wrażenie, że dotykam jakąś kartonową, znaczy roślinę stworzoną z kartonu, jest cała pokryta włoskami i nawet to wybarwienie jest takie, bym powiedziała, bardzo nietypowe, wręcz nierealne i też posiada takie zebrinkowe ogonki, ale troszeczkę wpadające w fiolet. Jest to alokazja Jacqueline. I jeszcze Chantrieri. Chantrieri również jest dzisiaj, ponieważ większość tych Chantrieri, one trafiły na OS, bo już pozostały same z uszkodzeniami, ale też bardzo fajnie się rozchodzą, bo po prostu za chwilę odrastają już bardzo nieskazitelne liście, także z chęcią kupujecie te rośliny z OS-ów, co nas bardzo, 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 bardzo cieszy. Także Chantrieri możecie dostrzec na tym, nie chcę dotykać tego liścia, bo on jeszcze się nie rozwinął do końca, więc dajcie mi sekundkę. Chciałabym pokazać, jakie posiada bardzo urodziwe wcięcia, takie delikatne jakby falbanki naokoło liścia. Z alokazji przed nami jeszcze Silver Nebula, Dragon Scale, Black Velvet i Mellow. Silver Nebula. To jest kolejna odmiana alokazji, którą po prostu wręcz uwielbiacie, ubóstwiacie. Tu bardzo w ogóle jakiś gęsty okaz mi wyskoczył. A to zazwyczaj są trzy listy. No, jakoś tak się mi chwyta. A nie chciałam, żebyście byli zakłamani, że później dostaniecie trzylistne sadzonki, ale tak rzeczywiście, naprawdę wierzcie mi, że przeciętna sadzonka Silver Nebuli posiada po prostu tak, zawsze jest około trzy liście i to jest normalne, naturalne. Tu jest po prostu jakimś cudem, jest nawet i 6 liści. To jest zaskakujące, ale wyobraźcie sobie trzylistną sadzonkę, teraz tam nie będę grzebać, bo myślę, że każdy chce dalej zobaczyć roślinę. Silver Nebula, czyli ta alokazja o niebywale takim platynowym, metalicznym wybarwieniu liści. I tutaj jest kontrastujące narobienie, ale zupełnie w odwrotną stronę, czyli nie jaśniejsze, a ciemniejsze, rozpościerające się tak w delikatnych dolinach. I do tego jest jeszcze matowy liść. Wygląda naprawdę, bym powiedziała, bardzo tak męsko nawet. Silver Nebula, Dragon Scale i znowu baśniowy smok, z tym, że tym razem ciemnozielony. Tutaj też znowu wyciągnam jakąś gęstą sadzonkę. Są to alokazje, pojedyncze sadzonki, więc one zgoła powinny posiadać mniej liści, tak no po trzy. I znowu wyobraźcie sobie, że są to trzylistne sadzonki. Mówię to naprawdę uczciwie, żebyście później nie gniewali się na mnie, że pokazywałam na filmiku takie gęste okazy, a nagle dostaliście trzylistne. No, jakoś tak się poukładało. I znowu, tak jak już wspomniałam, bajkowy smok, tym razem ciemny. Dragon Scale. Teraz już nawet nie wiem, skąd wzięłam gdzieś tutaj z boku, a i tak mi wyskoczyły gęste. Silver Drankonki zawsze są gęstsze. Ciężko raczej tutaj bym powiedziała o trzylistne okazy. I tak samo Black Velvet również raczej trzylistne, akurat tu jest cztery, bo tu są dwie sadzonki. Dragon Scale raczej, no generalnie liczymy na to, że alokazje powinny być trzylistne. Jakieś dzisiaj mam szczęście do większej ilości. Alokazja Black Velvet, która jak się zaczęła ten szał ze 4 lata temu na alokazję i po prostu alokazja Black Velvet to naprawdę poruszała serca niejednego dżunglowicza. Alokazja o welwetowych liściach, które są prawie że czarne i posiadają kontrastujące nerwienia, ale one, zobaczcie, są po prostu pięknie, jakby od linijki wręcz odrysowane. I cały czas, niezmiennie, Black Velvet jest po prostu przepiękny. I tak jak już wspomniałam, Mellow. Ona w ogóle potocznie się nazywa Reptile, czyli jaszczura. Bo rzeczywiście troszeczkę w dotyku, jakbym zamknęła oczy, bo jakbyś mi powiedział, że każesz mi pogłaskać jakąś jaszczurkę, to bym dała się nabrać, nie? Bo jest rzeczywiście w dotyku bardzo przypominająca, chociaż nigdy w życiu nie głaskałam jaszczurki, ale tak bym mogła sobie pomyśleć. Kiedyś w zasadzie w tym roku, albo luty, czytałam, to było a propos coś dzieci, że dzieci biorą wszystko do buzi,
że generalnie zamknij oczy, znaczy nawet z otwartymi oczami, spójrz na ileś, na wszystko, co cię otacza i pomyśl, czy jest jakaś rzecz, której na przykład jakbyś dotknął językiem, to byś nie wiedział, jaki ma posmak i teksturę, jakby to twoje zmysły odebrały. Generalnie jesteś już nieoszukiwalny i przez to, że biorąc za dzieciaka wszystko do buzi, to generalnie jesteśmy w stanie określić wszystkiego praktycznie smak czy teksturę, jak to do końca smakuje. No nie, ale chodzi o to, że patrząc na jakieś tam powierzchnie, jesteśmy w stanie stwierdzić organoleptycznie językiem, jakie byśmy mieli odczucia, jakie byśmy odbierali wrażenia. A to jest zupełnie na odwrót, a tutaj akurat jest o dotyku. No ja zamykam oczy i naprawdę mam wrażenie, że dotykam zmierzchu. A do tego zmierzałam, że nigdy nie dotykałam jaszczurki, a wydaje mi się, że właśnie tak mogłaby... Tak można by było ją pogłaskać i takie można by było odnieść wrażenia, głaszcząc jaszczurkę. Maranty, marantowate. Marantowate, ale generalnie mamy dzisiaj maranty. Nie ma Calathei, nie ma Odstylante, nie ma Stromante. Maranty i to same te kolekcjonerskie, czyli Silverband, kerczowana Variegata aka Fiesta, Light Veins aka Fantazy, Lemon Lime i Noid. No ID, Noid. Te wszystkie pięć odmian jest dzisiaj z nami w rozmiarze M, czyli w fajnych cenach. I są to rośliny, które wymagają od nas nieco więcej uwagi. Uwagi, ponieważ musimy pilnować, aby nie dopuścić do całkowitego przesunięcia podłoża, ponieważ musimy utrzymywać podłoże cały czas lekko wilgotne, jak mocno wyciśnięta gąbka. To raz. Dwa. Nawilżacz powietrza może okazać się nieodzownym artefaktem uprawy tych marantowatych, ponieważ lubią wysoką wilgotność w środowisku, w którym się znajdują. A stanowisko, wiem, że internety podają, że to są takie, że stanowisko lekko płócieniste, a jakby znając po rozmowach z Wami, wiem, że stanowisko lekko płócieniste to jest w ogóle dla wielu osób w połowie pokoju, gdzieś tam w głębi pokoju, tak więc nie, dość widne miejsce o rozproszonym świetle, czyli za jakimiś na przykład żaluzjami, za firanką, czy na przykład metr od okna, żeby to... Oczywiście mówimy tutaj o takim bardziej naświetlonym miejscu. Jeśli jest to bardzo, bym powiedziała, zachodnie czy bardzo wschodnie okno, to w ogóle na parapecie mogą stać. I zacznijmy w takim razie od mojej lewej, od Silver Band, czyli takiej, która, no właśnie, jest nieco bardziej srebrna. Posiada piękną, taką jasną, rozlaną ciapę w tej centralnej części. No i tutaj bardzo te takie porównywalne do rybiego szkieletu unerwienia i również do tego unerwienia zalicza, tego szkieletowo-rybiego unerwienia zalicza się noid, czyli ta bardzo ciemna maranta. Sami zobaczcie tutaj, Jezu, ja maranty jeszcze te kolekcjonerskie uwielbiam, one tak wszystkie się pięknie wyginają, posiadają to tak zwane niby stawy i zamykają się na noc, po czym rano się otwierają. No niesamowite, to jest właśnie, tak jak Wam powiedziałam, ja się bardzo ekscytuję tymi takimi niuansami roślinnymi, botanicznymi, to jest po prostu bardzo, bardzo urodziwe. I z tych znowu jeszcze szkieletowo-rybich jest lemon lime. Czyli rzeczywiście ta limonkowa marantka. I na samym końcu, ale nie na ostatnim miejscu, te bardziej kerczowanowe, czyli kerczowana Variegata, inaczej również nazywana Fiestą, posiada przepiękne właśnie takie jeszcze gwiezdne takie nakreślenia jakby na całej powierzchni blaszek liściowych i co jakiś czas mogą nas uraczyć, sami zobaczcie, takimi jaśniutkimi plamami, ciapami. I jeszcze tak jak już wspomniałam, mamy Light Veins, też występująca pod nazwą Fantazy, bo rzeczywiście posiada jaśniutkie unerwienia, one w ogóle wyglądają jakby były tak delikatnie odbarwione. Nie wiem, czy jesteście w stanie to dostrzec na filmiku, czy za bardzo się przebijają, ale rzeczywiście no po prostu jakby to unerwienie było takie odbarwione w tonacji takiej bardziej cytrynowej. Tak jeden drobny filip z konopi na dzisiejszej dostawie. Jedna biedna, samotna, różowa aglaonemka, roślinka prosta w uprawie, którą podlewamy wtedy, kiedy podłoże dobrze przeschło, naprawdę niewielką ilością wody. I takie piękne, różowe, niebywale,
Malinowe liście wymagają po prostu jasnego miejsca, oczywiście nie o bezpośrednim nasłonecznieniu. Także jedna biedna, samotna aglonemka na dzisiejszej, a w zasadzie jutrzejszej dostawie pojawił się. I obiecane pilejki. Klasyczny zielony pieniążek, czyli pilejka o tych okrągłych, grubych, mięsistych listkach. I teraz one niech Was nie zmylą. Internety, tak jak podają, tak jak wszędzie jest, pilea nie przepada. Nawet jeżeli jest w wilgotnym środowisku, pilea nie przepada nawet za drobnym przesuszeniem podłoża. Od razu będzie Wam więdła. A bardzo często też i będzie się tym niedoborem wilgoci ratować, zrzucając te najstarsze liście, tak żeby właśnie dożywić i nawodnić te najmłodsze liście. I zawsze też jasne miejsce. I pilejki, jak się rozrosną, jak już są takie duże i wyglądają jak drzewka, no po prostu totalne cudo. Jak kiedyś byłam taką fanatyczką pilei, że miałam po prostu jakąś tam filodendron pila, syngonium pila. Po prostu no w końcu musiałam to zacząć wydawać. Ale no byłam straszną kiedyś maniaczką pileową. Nie wiem, po prostu pile to były taka moja miłość, że no mówię Wam. Mojito. Czyli ta taka bardziej zwariegatowana, bardzo urodziwa pilejka o bardzo ładnych wybarwieniach. I pamiętajcie, że trudno, nie trudno jest utrzymać te wybarwienia. Jeśli rzeczywiście nie dopuszczamy do całkowitego przesunięcia podłoża i naprawdę dbamy o to, żeby to podłoże nie przeschło całkowicie i dbamy o to, żeby miało jasne miejsce i dobrą jakość wody, żeby to też nie była taka typowo po prostu kranowa, czasami nawet taka lekko przefiltrowana woda, najlepsza do tej pilei jest przegotowana i octana woda, to wtedy nam się pięknie wybarwiają. Jeśli po prostu trochę ją zaniedbujemy, niestety tracimy po prostu tak naprawdę lekkim zaniedbaniem, możemy stracić te piękne wybarwienia. I jeszcze mamy sugar. Sugar, która posiada bardzo takie urodziwe wybarwienia, patrzę tak, żeby Wam pokazać, żeby było widać najlepiej na filmiku. Urodziwe te wybarwienia, bo ona trochę wygląda, jak była brudna. O, sami zobaczcie. A dodatkowo jeszcze ten pieniążek jest taki nierównomierny. I tym pieniążkowym akcentem zakończamy nasz dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że naprawdę znaleźliście coś dla siebie. U nas cały czas leje, więc zeszłotygodniowy wiosenny nastrój po prostu uleciał. I znowu jakaś taka jesienna aura się wkradła. Ale spokojnie, w powietrzu u nas czuć, naprawdę w powietrzu czuć wiosnę. Także jest to tylko chwilowy zamach. Zresztą trzeba po prostu podlać rośliny. Kochani, ja Wam życzę wszystkiego dobrego oczywiście na ten tydzień. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i że będziemy się widzieć za tydzień. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.
Thank you.